Odkąd pamiętam, jeździłam nad morze z rodzicami. Od kilku lat do tego samego miasta, bo znajome. I w zasadzie nie potrzebowaliśmy niczego więcej do szczęścia. 2 tygodnie bez troski każdego lipca. Nawet wtedy, gdy urodziła się moja siostra. Spacery po plaży, skakanie przez fale i budowanie zamków z piasku. Trochę z tego wyrosłam, ale czego się nie robi dla siostry. I jej to sprawiało tyle radości, że ja poczułam się o kilka lat młodsza. Później jeździłam w to samo miejsce z przyjaciółmi. Na weekend, bo w tygodniu każde z nas pracowało. Lubiłam te wspólne wyjazdy, nocną jazdę samochodem, wschód słońca, na który zawsze zdążaliśmy. To jedyne pozytywne wspomnienia, jakie mi zostały. Od kilku lat nie mamy kontaktu. Nie potrafię im tego wybaczyć. Jestem tam 2 razy w roku. Raz w terminie, w którym zawsze jeździłyśmy z rodzicami, i drugi w rocznicę jej śmierci. Czwartek. Późne popołudnie. Po krótkiej drzemce po pracy niechętnie wstałam i wyłączyłam budzik. Spałam na kanapie w salonie. Zapukałam do pokoju, który dzieliłam z siostrą. Wstawaj, śpiochu, rzuciłam, opierając się o ścianę. Odpowiedziała uśmiechem. To trzeci raz, kiedy jedziemy z moimi przyjaciółmi. Byli w moim wieku, więc nie miała problemu, by z nimi porozmawiać. Lubiła ich. Pakujemy się, zabieram cię na wakacje, powiedziałam, wyciągając z szafy 2 plecaki. Zawsze to moja siostra pakowała ubrania. Chodziłyśmy ubrane tak samo, a że byłyśmy bardzo podobne, brano nas za bliźniaczki albo za matkę z córką. Późnym wieczorem przyjechali moi znajomi. Czekała nas długa jazda samochodem. Siostra zadbała o nasz komfort i wrzuciła na tylne siedzenia koc i poduszki. A ja z pomocą mamy przygotowałam coś do jedzenia. Tak bardzo chcę się pozbyć tego wspomnienia z mojej głowy. Ciągle widzę ich twarze. To była sobota. Do plaży mieliśmy naprawdę blisko. Chcieliśmy spędzić tam większą część dnia, więc nasi koledzy poszli do sklepu po słodkie i słone przekąski, a także mieli zająć dobre miejsce na plaży. My zostałyśmy, szykując mrożone napoje. Niczego nie podejrzewałam. W życiu bym nie powiedziała tak o moich przyjaciołach. Mieli swoje wady, ale miałam tych ludzi za osoby odpowiedzialne. Szybko okazało się, że ten wyjazd nie równał się odpoczynkowi, jaki wszyscy znaliśmy. Lało się więcej alkoholu niż zwykle. Stałam obok siostry w wodzie. Tylko do kolan, bo ona bała się wody. Nie potrafiła pływać zbyt dobrze. Próbowałam ją trochę nauczyć. Do teraz obwiniam się za to, że stamtąd nie poszłyśmy, kiedy cała reszta była już wstawiona. Po co myśmy wracały do tego parawanu? Powiedziałam, trzymając w dłoniach kubek. Co się stało dalej? Siostra położyła się na ręczniku. Podnieśli ją. To miał być jeden z tych głupich żartów, które polegają na wrzuceniu do wody kogoś, kto jeszcze w niej nie był. Wiedzieli, że ona boi się wody. Wiedzieli, bo im mówiłam. Ona wpadła w taką panikę, krzyczała, próbowała się wyrwać. Czy twoja siostra piła alkohol? Nie, pokręciłam głową. Jako jedyne byłyśmy wtedy trzeźwe. Oni tłumaczą to niewinną zabawą. Poszli z nią do morza. Tam nie było głęboko. Musiała być nieźle przestraszona. Jedno mnie zastanawia. Nikt nie słyszał jej krzyków, nikt nie reagował, nie widział, jak się topi. Ludzie myśleli, że tylko się wygłupia. Próbowałam ich zatrzymać. Prosiłam, żeby ją zostawili. Dalej mi nie odpowiedziałaś. Mój
rozmówca chyba nie znosił, kiedy unikało się pewnych tematów. Bo, jak mi się zdaje, ty sama próbowałaś jej pomóc. To było po 6:00. Ratowników już nie było. Wyłowiłam ją martwą. Tam woda sięgała prawie do pasa. Najgorszemu wrogowi nie życzę tego, co przeszłam. Ale wiesz, że im się to należy i chciałabyś, żeby za to zapłacili. Po to tutaj przychodzisz. Tylko dlatego odwiedzasz bar samobójców. Należy im się kara, tak. Próbowali mnie przepraszać, ale zerwałam kontakt ze wszystkimi. Nawet z osobą, która nie jest niczemu winna? Nawet z nią. Napraw ten błąd. Była tu, opowiadała mi o tobie. Jest jednak coś, co was łączy. Ona też chciała zemsty na tych chłopakach. Bała się ciebie przeprosić, ale bardzo żałuje tego, co się stało. Wasza historia wam już nic nie da, ale będzie przestrogą dla wszystkich innych.